Szanowni, dzień dobry. Chciałem porozmawiać o naszym doświadczeniu z dyfuzją, bo przy okazji w tej doświadczeniu, które robiliśmy w szkole, no, udało nam się zobaczyć inne zupełnie zjawisko. To jest zdjęcie po 24 godzinach. Tu był barwnik, który rozpuszczony w wodzie, to znaczy no barwnik po prostu, kilka kropel barwnika, poniżej bardzo mocny, nasycony roztwór soli kuchennej, chlorku sodu NaCl w wodzie. No i to, co zobaczyliśmy po 24 godzinach, to to, że ten cały barwnik jakby no opadł na dno, czy prawie cały barwnik opadł na dno i leży sobie tutaj, to nie przypomina dyfuzji. Natomiast udało nam się zobaczyć zjawisko, które ma sporo pokrewieństwa do chemii, gdzieś na granicy chemii i fizyki. I to jest zjawisko wysalania pewnych związków chemicznych z roztworu. No i co to jest to wysalanie? Żeby zrozumieć, co to jest wysalanie, musimy sobie powiedzieć, na czym polega rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie, czyli soli kuchennej. Pamiętacie, tak wygląda kryształ soli kuchennej? No i w tej formie to on nie jest gotowy do tego, żeby się rozpuścić w wodzie. Jak dodajemy taki kryształ do wody, a przypominam, że woda, cząsteczki H2O wyglądają mniej więcej w ten sposób i jest ich wiele w wodzie i mogą się poruszać wokół siebie, mają taki dodatni, troszeczkę bardziej dodatni koniec tam, gdzie są dwa wodory i troszeczkę bardziej ujemny koniec tam, gdzie jest tlen. No i przez to bardzo chętnie reagują, bo czy oddziaływują, bo te oddziaływania chemiczne między cząsteczkami, atomami to są oddziaływania elektryczne, to też już wiemy, prawda? No i co się dzieje? Otóż te cząsteczki powodują, w wodzie cząsteczka chlorku sodu NaCl rozpada się na dwie części. No i jedna z nich to jest sód, który jednak traci jeden elektron, robi się jonem dodatnim i traci jeden elektron, który zabiera mu chlor. No bo chlor bardzo lubi elektrony, więc jak jest okazja, to zabiera sodowi jeden elektron. No i teraz te jony, to jeśli chodzi o wodę, tylko w to mi graj, no bo natychmiast jony Cl- natychmiast są otaczane przez cząsteczki wody, no ustawiają się tymi swoimi dodatnimi końcami, tak? A jony sodowe Na+ też są otaczane cząsteczkami wody, no tyle, że one się wtedy ustawiają tą stroną ujemną, tak? Bo pamiętacie, ładunki równoimienne się przyciągają, a równoimienne się odpychają. No i przy okazji pojawia się bardzo interesujące i oczywiste pytanie, no dobrze, ale jak to jest, jak weźmiemy sobie takie na łyżkę, nasypiemy kryształków chlorku sodu i spróbujemy, poliżemy, to czujemy wyraźnie, że jest to słone. Skąd to się bierze? No tak, bierze się z tego samego mechanizmu, to znaczy w naszej ślinie jest woda, w tej wodzie chlorek sodu dysocjuje na jony, no i za poczucie tego słonego smaku głównie odpowiedzialne są receptory dodatnich jonów sodu. Więc to wszystko jakoś bardzo mocno się ze sobą wiąże i z codziennym doświadczeniem, takim jakim jest poczucie słonego smaku po prostu, jeśli się spróbuje ziarenka soli. No dobrze, no i teraz, żeby zrozumieć, co się dzieje z tym wysalaniem tego czerwonego barwnika. Ten czerwony barwnik to są dwie takie substancje. Tutaj jest pokazane, jak one wyglądają.
te oznaczenia ES-129 i ES-122 to są europejskie oznaczenia właśnie tych związków chemicznych wymagane, jeśli chodzi o skład tego, co kupujemy w sklepie i co ewentualnie będziemy jedli. No i to, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to to, że to ma też ten dodatni koniec, akurat jon sodu, i jest też ujemny koniec, gdzie tu przytlenie, bardziej ujemny koniec. No i jest podobny mechanizm, to znaczy cząsteczki wody, bo te substancje, ten barwnik polega na tym, że te substancje są rozpuszczone w wodzie. No i mechanizm tego rozpuszczania też jest taki jak poprzednio, to znaczy ten polega na otaczaniu tych molekuł, dużych molekuł barwników przez cząsteczki wody, które tam odpowiednio do tego dodatniego i ujemnego końca się dopasowują swoim ujemnym i dodatnim końcem. No i niby wszystko jest w porządku, tylko co się dzieje, jeżeli w pobliżu pojawią się jony sodu i chloru, no dochodzi do towarzyskiego dramatu. Mianowicie cząsteczki wody znacznie chętniej otaczają jony chloru i sodu, po prostu oddziaływanie jest silniejsze. W związku z tym porzucają tą molekułę barwnika i zajmują się cząsteczkami chloru i sodu. Jeżeli ich jest bardzo dużo, bo roztwór jest nasycony, to bardzo wiele cząsteczek barwnika jest porzuconych, no i ląduje sobie na dnie próbówki. I na tym polega wysalanie, ale nie tylko ten barwnik można wysalać. Są inne fajne reakcje wysalania. Muszę popracować być może za rok, jak będziemy o tym rozmawiać z nietoperzami, to będę mógł na przykład pokazać im reakcję wysalania alkoholu, ale to nad tym doświadczeniem muszę jeszcze popracować. No, to jest to, co się stało w rzeczywistości. Cudownie, że się stało w rzeczywistości, dlatego że mieliśmy okazję porozmawiać o bardzo ciekawych zjawiskach, a poza tym zaskoczenie jest jakby istotą życia badacza przyrody. I warto zaglądać wszędzie tam, gdzie widać, że można zajrzeć, bo można się przy okazji interesujących rzeczy nauczyć. Natomiast no ja w domu jeszcze raz ustawiłem to doświadczenie. Użyłem na wszelki wypadek roztworu, który nie był nasycony, i użyłem też innego barwnika, którego resztkę jeszcze ciągle mam. I wiedziałem, że w zeszłym roku nie wiem, co jest, jaki jest skład chemiczny tego barwnika, bo buteleczka, ta etykieta na buteleczce już jest nieczytelna, ale skład chemiczny tego barwnika nie jest mi znany, ale wiedziałem, że to doświadczenie można przeprowadzić. No i tu widzicie stan początkowy, co się stało 4 października o 9 rano, kiedy to doświadczenie ustawiłem. Zobaczmy, 4 października. To był piątek, tak. Nie było szkoły. Piątek. Dla mnie. A to jest 11 października o 11 rano. No, widać, że ten kolorowy barwnik jakby wniknął, przedyfundował do roztworu soli poniżej, a poniżej ten roztwór soli jest w miarę przezroczysty. To nie znaczy, że nie ma tam żadnych cząsteczek barwnika, znaczy to, że jest ich stosunkowo niewiele. No i jeżeli tak spojrzeć na to, no tutaj ten zasięg to było około pod tą kreską, a tutaj od tej pierwszej kreski jest jeszcze raz, dwa, trzy i kawałek, powiedzmy 3,5 centymetra. No to można powiedzieć, że po tych 7 dniach i 2 godzinach dyfuzja osiągnęła długość 3,5 centymetra. Ponieważ dyfuzja jest właśnie takim procesem losowym, to wzór na zasięg dyfuzji to jest pierwiastek z czegoś, co się nazywa współczynnikiem dyfuzji razy czas. No, ten współczynnik dyfuzji łatwo z tego wzoru obliczyć, podnosząc obie strony do kwadratu i dzieląc przez czas. I to będzie zasięg do kwadratu podzielić przez czas. W jednostkach na przykład takich możemy sobie to wybrać, centymetry kwadratowe jako jednostki długości w kwadracie i sekundę jako czas. No i jak sobie to podstawić, to ten współczynnik dyfuzji wyjdzie mniej więcej taki,
troszeczkę większy niż bym się spodziewał, ale też oczywiście tutaj może to są nie 3,5 cm, tylko 3 cm. Raz, dwa, trzy. No nie, wydaje się, że jednak 3,5. Można by znacznie bardziej precyzyjnie zdefiniować, czy to jest zasięg tej dyfuzji. I rozpatrując, czy badając uważnie na zdjęciu nasycenie tym zielonym kolorem tego roztworu. No ale w każdym razie stąd wynika, że jak podstawimy to z powrotem do tego wzoru i tu za czas podstawimy jedną sekundę, to wyjdzie pierwiastek z 2 razy 10 do minus 5 w centymetrach i to jest tyle. No i widać, że to nie jest mechanizm szybkiego transportu na skalach takich, które by nas interesowały w życiu codziennym, rzędu metrów, ale w biologii jak najbardziej. No, rozmiary komórek w biologii się podaje na ogół w mikrometrach. Mikrometr, mikro to jest jedna milionowa. Jedna milionowa część metra, czyli jedna dziesięciotysięczna milimetra. No i to 4,5 razy 10 do minus trzeciej przepraszam, nie milimetra, a centymetra. Przepraszam za tę pomyłkę. No więc jakbyśmy popatrzyli na ten wynik, no to jest 45 mikronów, tak? 45 mikronów. Mniej więcej odpowiada, to jest troszeczkę więcej, ale tutaj myślę, że ten sposób naszego liczenia, mierzenia powoduje, że przeszacowany jest ten współczynnik dyfuzji. To jest mniej więcej tyle, ile rozmiar komórki, tak można powiedzieć, ludzkiej. No więc, czy zwierzęcej. No więc stąd wniosek, że dyfuzja jest skutecznym mechanizmem, chociaż jest praktycznie pomijalna we wszystkich zjawiskach, przynajmniej dyfuzja w cieczach, które nas interesują, ludzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia jako ludzie w naszych skalach długości i czasu, to jest to skuteczny mechanizm transportu na skalach rzędu rozmiarów komórki zwierzęcej. No i taką lekcję z tych doświadczeń możemy wyciągnąć.